Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmę się takim chińskim odkurzaczem. 1400 W po przejściach widać. Jest to jakiś chiński odkurzacz. Jak nie działa. Silnik działa. Sprawdzę. O kurde. Działa, widać, i nieźle zakurza. Ale nic, zobaczymy, czy w chińskim odkurzaczu mamy miedź w silniku, czy oszukaną miedź, czyli aluminium. Rozkręcę i sprawdzimy. Silniczek bardzo mały, coś tam miedzi jest, zaraz zobaczymy ile, ale pójdę go najpierw przedmuchać powietrzem, bo cały jest zakurzony. Poczekajcie chwilę, przedmucham i wracam. Dobra, przedmuchałem, w miarę czysty, troszkę kabelków, mówię, silniczek nie za duży, rozbieram go i patrzymy, co tam w środku jest, aluminium czy miedź, zaraz się okaże. Chyba mi się wydaje, że jest to miedź. Zobaczmy. Moment. Nie wiem, czy to widać na kamerce, ale jest żółte. Czyli jest miedziucha. Nie ma aluminium. Wirnik pewnie też będzie miedziucha. Tylko kurczę, jest tak, ten stojan tu jakoś wciśnięty. Nie mogę go wyciągnąć. No nic, może się uporam z tym. Uporałem się z tym stojanem, kurczę, ta miedź się działa tak, że masakra, jeszcze posklejana takim lakierem, ale wydubałem tą miedź.
Co, został wirniczek. Nie wiem, czy go rozbiorę, raczej chyba nie. Raczej chyba się nie uda. I tyle. Aha, tu szczotki widzę bardzo ładne. Jest mosiądz, obudowa mosiężna. To cieszy też. Dobra, jedziemy dalej. No, z grubsza rozebrałem. Teraz tylko szybko te kabelki obrobię i będę przechodził do podsumowania. Wirniczek na razie zostawię, bo jest plastikiem zalany tak dosyć konkretnie. Nie da się go rozebrać, także na razie sobie odłożę. U mnie niestety wirników nie skupują, ewentualnie po cenie złomu. Także na razie wirniczki odkładam. No dobra, obrobię kabelki i przejdę do podsumowania. No i tyle udało się odzyskać z odkurzacza. Troszkę mosiądzu żółtego, pobiału. To jest tylko aluminiowe, obudowa była stalowa. Tej turbinki, trochę drobnicy. Miedź, no wirniczek to na razie zostawię. I tu taka miedź z takim lakierem, brudna taka. Dobra, zważymy, zobaczymy, czy chociaż z 15 zł wpadnie. Dobra, mamy stal, taką drobną, 778 gramów po złoty 40 zł, daje nam to złotóweczkę i 9 groszy. Aluminium mieszane, 38 gramów po 6,60 zł, wpada 25 groszy. Mosiądz żółty, 16 gramów po 24,40, kolejne 39 groszy. Łącznie mamy złotóweczkę 73 jak do tej pory. Mosiądz pobielany, 14 gramów po 21,70, kolejne 30 groszy. 2 złote i 3 grosiki. Z daleka wygląda to jak numer 203. Ciekawe, czy wiecie, dlaczego jest on mi bardzo bliski. Ale to tak przy okazji. Miedź mix. Wytarowałem ten pojemniczek. Mam tu taki, raczej podstawek. Mam drugi taki sam. Wytarowałem. Także spokojnie ważę samą miedź. Policzymy jako mix. 174 gramy po 35,40. 6 zł i 16 groszy. Cieniutko wpadło. 8 zł i 19 groszy. Jakbyśmy jeszcze doliczyli ten wirniczek, tak jak mówiłem, u mnie po cenie złomu skupują po złoty 40, niecałe 300 gram, to by doszło kolejne 38 groszy. Czyli łącznie taki odkurzaczek, kurde, 8 zł 57 groszy. Wynik bardzo słaby, ale zawsze coś. Zawsze coś. Grosz do grosza i się sumka ładna zbierze przez jakiś czas. To nic, tyle w tym odcinku. Zapraszam do oglądania następnych odcinków. I co? Trzymajcie się, na razie. Hej, cześć.